Peśki! Dzisiaj jest ze mną Kamilek i będziemy oglądać szkołę. I ja jestem lepsza od ciebie, ponieważ nie oglądam jakiejś byle jakiej szkoły z jakimiś szkodnikami, tylko oglądam z dobrymi szkodnikami. Szkoła z Natsu, szkoła z Moniką Kociołek. Szkoła z jakimiś z***ami 1, szkoła z jakimiś z***ami 2. Bardzo dobrze mi się komentuje szkoły, uważam, że to jest bardzo dobry serial. Uważam, że jestem w tym ekspertem, uważam, że Lakarnum, Naruciak, Niekryty Krytyk. Oni nie wiedzą, jak się komentuje tego. No Niekryty Krytyk już też myślę, że nie wie. Znaczy myślę, że już go demencja za bardzo dostarcza. Oni nie wiedzą, co oni robią. Moje odcinki szkoły, najlepsze odcinki szkoły. Dzisiaj będziemy oglądać odcinek szkoły z Czarkiem Czaruje. Ciekawe, on nie gra tam jakiejś postaci. On gra siebie, czaisz? On nie jest Czarkiem Czaruje w tym uniwersum. A dlaczego? Jaka jest fabuła tego? No nie wiem, zaraz się dowiemy. W szkole pojawiają się popularni iluzjoniści. Czarek Czaruje i Just Eddie Show mają dać pokaz magicznych sztuczek i przeprowadzić warsztaty dla uczniów. Czaisz? On jest normalnie jako Czarek Czaruje. What the hell? I to jeszcze w ogóle, to są stare jego dzieje, kiedy jeszcze robił, jeszcze robił ciekawe rzeczy, no. Jeszcze czarował po prostu. No. Licealistka chce poderwać jednego z magików, ale na drodze staje jej młodsza koleżanka. Dziewczyna chce pozbyć się rywalki. Uśmiesz mnie przed wszystkimi, ale spoko, mam plan. Ukradnę parę rzeczy i mu podrzucę. Mamo, ja nie jadę. Matka licealistki zamierza wraz z córką i narzeczonym przeprowadzić się za granicę. O, to jest... będzie ten nudniejszy fragment. Ale to dlaczego, jeśli już żyje tego Czarka Czaruje, jest cały ten arc z tym, że już prawdziwi ludzie nie przychodzą, to dlaczego jeszcze wciskają inną linię fabularną? Bo zawsze są dwie. Już mogliby zrobić wyjątek, no come on. Manipulujecie mną i myślisz, że ja tego nie widzę? Nanami-chan, kiedy mój odcinek? Jesteście bardzo manipulowani. Kinga Sulma z licealnej pierwszej B od rozwodu rodziców mieszka z mamą. Jakiś czas temu kobieta zaczęła spotykać się z nowym mężczyzną, który teraz z powodu pracy musi przeprowadzić się do Berlina. Mężczyzna oświadczył się mamie Kingi i planują, że we trójkę wyjadą za granicę. Kinga jednak nie chce o tym słyszeć. Kinga, niedaleko naszego mieszkania w Berlinie jest świetna szkoła. No chyba będziesz waszego. Się tam dobrze czuła. Tak, chyba waszego, bo ja nigdzie nie jadę. Wiesz co, ja nie dziwię jej się. Gdybym miał taką sytuację, gdybyś mi powiedział, że przeprowadzamy się do Niemiec, to bym prawdopodobnie uciekł z domu. No, ale jakby powiedzieli na przykład, przeprowadzamy się do Londynu, to ja bym była spakowana w minutę. Ja myślę, że to dlatego, że nikt nie chce mieszkać w Berlinie tak naprawdę. Kinga, 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 proszę, poczekaj. Co chcesz? Co chcesz, proszę mamo? Cię, dlaczego się tak zachowujesz? Ale ta typianaka wk***iona! Ja robiłem pracę z matmy, znowu facetko się będzie dosrywać! Wiesz, bo pewnie kręcą tę scenę 15 razy i jeszcze raz, idź! Tak, teraz wy sobie życie ułożycie, a co ze mną? No ale przecież Piotr mówił, że znalazł ci fajną szkołę. Szkołę to już tutaj, mam przyjaciół, w ogóle... Śmieszna jesteś po prostu. Kinga, ale nie możesz tutaj zostać sam. Mogę, zostanę z ojcem. Co to jest za problem? Fajnie, że cała szkoła jakby zna te problemy już w oczywiście, tym momencie. Wszyscy, jak wszyscy teraz no, wiedzą. No, ta typiera z tą książką też się tak odwróciła, bo co drzesz, p***dę? Eustachy, szczerzysz j***aną k***ą. To ty k***a Mickiewicza k***a czytałeś? To jest niemożliwe, już mówiłam ci, rozmawiałam z nim i on powiedział, że to jest wykluczone. Ale kłamiesz, mamo, w tym momencie kłamiesz i tyle. Zawsze jak są rozwiedzeni rodzice w tych parę dokumentach, to oni są mają lepszy kontakt niż te dzieci z tym rodzicem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Kinga, co chcesz? Manipulujecie mną i myślisz, że ja tego nie widzę? Nienawidzę cię, rozumiesz? Ej, w ogóle jest zaburzenie pogodowe, bo ona jest w jakimś płaszczyku, a te typiary w shortach. Nie, i w ogóle to jest zakrzywienie też prawdy, bo w polskich szkołach nie można nosić shortów, bo to od razu odstrzał jest. Jak to? No dziewczynki nie mogą nosić shortów, bo to kusi. Co ty gadasz? No co, ty nie wiesz o tym, że jest wielka drama o to, że dziewczynki nie mogą się ubierać na lato normalnie? Jak ja byłem w liceum, to ludzie normalnie chodzili w shortach, nie było problemu. No, to teraz nie mogą dziewczynki mieć shortów albo bluzek na ramionczkach, bo to kusi chłopców. A to chłopcy jakby nie mogą na sobą zapomnieć. Nie. Nie. Nie słyszałem o tym. Naprawdę? Naprawdę, jestem przerażony w ogóle. Wiem, że to dla Kingi bardzo trudna sytuacja. No, ma tutaj swoich przyjaciół, ma tutaj swoją szkołę, ale Berlin to naprawdę wspaniałe miasto. Ja tak serio? Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji? Bo to bardzo trudna sytuacja. Ale no, zależy z kim, na przykład z rodziców mam lepszy kontakt, jak to wszystko wygląda. No nie. Jakby jest ta sytuacja, którą ona ma. Dokładnie ta sytuacja, którą ona ma. Mam taką mamę i takiego tatę. Tak, jesteś w pułapce. Nie wiem, nie znam jej taty jeszcze. No tam już spoilerowali nam, że on nie chce, żeby ona mieszkała. No to nie ma wyboru za bardzo. No co, stawi ją na wycieraczkę, będzie tam siedziała, no, jakby co ona ma zrobić? Ja bym jakoś, nie wiem, zachmęcił prawnie, żeby on musiał mnie przyjąć, nie wiem jeszcze jak, a jakbym to zrobił? Kinga jest wściekła na matkę, bo uważa, że kobieta nie liczy się z jej zdaniem. Ale gitnęła tą torebką. A do tego ją okłamuje, że ojciec nie zgodził się, żeby z nim zamieszkała. Właśnie widziałyśmy przed chwilą ciebie, twoją mamę i pana Piotra. Nawet mi o nich nie mów, proszę cię! Ale... Nawet mi nie mów! Co jest? Spokojnie, pokłóciłaś się z nimi? Tak, pokłóciłam się z nimi i wiesz co? Piotr znalazł w Berlinie pracę i oświadczył się mojej mamie. Słuchaj, i chcą teraz wjechać do Berlina jak jedna wielka, szczęśliwa rodzinka. Jezus Maria, do Berlina, ale na ile? Na 2 lata, rozumiesz? Co? Na 2 lata? Tak, na 2 lata chcą wjechać do Berlina. Ale to jest mało istotne, bo i tak tam nie pojadę, tylko zamieszkam u ojca.
No to dobrze, no to już z nim gadałaś, tak? No jeszcze nie gadałam. Ja myślę, że wielu ludzi na świecie wprowadza się w różne takie tego typu sytuacje, dlatego że właśnie zakładają coś, zanim porozmawiają z kimś. Moja siostra takie coś robi często. Ty takie coś robisz czasami też. Bo my jesteśmy, wiesz, rodziną, ta sama krew, tak? No to okej, no to zadzwoń do niego od razu. Ale tak teraz? No tak, przecież nie ma na co czekać. Dzwoń. No czekajcie. Kurde, gdzie mam ten cholerny telefon? Kinga, uspokój się, bo nie znajdziesz, jak będziesz tak szukać. Nie znajdziesz, jak będziesz szukać. Tak szukać, tak dziko. Ale i tak mnie rozśmieszyło. Nie, akurat rozumiem to. Halo, halo, cześć tatusiu. Cześć, tu Kinia. Słuchaj, wiesz co? Mam do ciebie taką prośbę, a zarazem pytanie. No bo wiesz, mama wyjeżdża z Piotrem na 2 lata do Berlina. A ja bym chciała zostać w tym czasie w Polsce i mogłabym u ciebie zamieszkać? Ojciec tam obudził się, wiesz, na jakiejś tam górze z prostytutek i kokainy. Jest like, kto do mnie dzwoni? Córka. Kto? Halo? Nie, no nie zgodził się, rozumiecie? No nie zgodził ale się! Dlaczego? Jezus, nie wiem czemu się nie zgodził, powiedział, że porozmawiamy o tym w weekend. Ale poczekaj, powiedział ci dlaczego dokładnie nie chce, żebyś z nim mieszkała? Powiedział, że porozmawiamy o tym w weekend, że teraz nie ma czasu. Ale spokojnie, no to zadzwoń do jego żony, ona ci na pewno wszystko wyjaśni. Ale nie chcę to, nie chcę w to mieszać Agnieszki, chcę porozmawiać o tym tylko z tatą, no. A to nie jest tak, że jakby jeśli ona jest żoną teraz tego jej ojca, to oni mieszkają pewnie razem, więc to mieszkanie, do którego ona by się miała wprowadzić, tam też będzie ta żona, więc to jakby wpływa na jej życie. Ale ona może już woli tą Agnieszkę niż tego Piotra. Żonę ojca woli niż tego narzeczonego matki. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że ona teraz nie chce jej mieszać tej żony tego ojca. I jest tak, o nie, bo ja chcę od ojca decyzję, ale jak ojciec mieszka z tą żoną, to przecież z nią musi skonsultować też, więc to chyba... Nie, on po prostu ją przyniesie z walizkami i powie, no i teraz ona mieszka tutaj. No teraz mamy to tutaj, będzie tak z piątą zrobiliśmy. Nie wiem dlaczego tata się nie zgodził, ale Nikola ma rację. Muszę porozmawiać z Agnieszką, jego żoną i ona na pewno go przekona, żebym zamieszkała razem z nimi. Wtedy zostanę w Polsce i nie będę musiała nigdzie wyjeżdżać. Chodź, idziemy powiedzieć, gdzie indziej. Marysia Madej z gimnazjalnej 3D bardzo interesuje się sztuczkami magicznymi. O tak, wreszcie zaczynamy ten wątek, tak, który nas tutaj sprowadził. Udało jej się namówić dyrektora, żeby zaprosił do szkoły dwóch iluzjonistów znanych z internetu. Czarka Czaruje i Just Eddie Show. Ej, oni naprawdę chyba razem mieli ten kanał. Naprawdę? Czarka Czaruje i Just Eddie Show? Nie wiem, takie mam jakieś nikłe wspomnienie. Czemu nie zaprosili Magic of YY, czy jakkolwiek się to nazywa? Bo przecież jakby on był o wiele popularniejszy. I dalej chyba jest. No pewnie. I on pewnie więcej kosztował, masz swoją odpowiedź. W sumie racja. Słuchajcie, Czarek Czaruje i Just Eddie Show robią u nas podcast. Widziałam ich taki numer, jak zamieniłem 5 dych w 5 stów. To było nieziemskie, naprawdę. O kurwa, patrz! W ten sposób wynajęli tą chatę wtedy. Boże, ale to Czarek Czaruje to jest Jezus Chrystus? Tylko lepszy, bo pieniężny. Tak. Co tam? O czym gadacie? A, gadamy o Czarku i Eddie i marzymy, żeby rozmnożyli nasze pieniądze, a co? Aha. Rozmnożyli. Na początek to chyba mózgi wam powinni rozmnożyć. Jak człowiek miałby żyć z dwoma mózgami w jednej czaszce? Myślę, że to byłoby troszeczkę niezdrowe. A, to już taką koncepcję jak bliźnięta syjamskie? Ale o co się chodzi, Gośka? No sztuczki są dla lamusów i debili, tak mi się wydaje, wiesz? Dla lamusów i debili? Kto ma tak aż tak silne przekonanie na temat sztuczek magicznych? Po prostu to są iluzjoniści, robią sobie tam swoje hokus pokus, czary, mary i tak dalej. Jeśli ktoś na przykład zbiera kamienie i uważa, że te kamienie wylecią go z raka, to już dla mnie jest debilem i lamusem. Silne... No i w tym momencie Twitter. Kamisus! Ale to prawdziwa magia jest! To jest chyba opętanie, muszę to powiedzieć, że Czaragi i Eddie są super i nie obchodzi mnie, co myśli Gośka. Ale spokojnie, nie dam się jej sprowokować. To będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu, bo poznam moich idoli. Sztuczki magiczne? Serio? Przecież to jest totalnie idiotyczne. Mordo, zdradzę ci sekret. Nie musisz iść tam. Nie, możesz po prostu pójść na lekcję. Pójść na lekcję albo nie, po prostu usiąść w korytarzu, przeglądać telefon. Każdy normalny uczeń byłby like, o Stonks, nie będzie lekcji. Oni nie będą mieli lekcji z tej okazji, że Czarek Czaruje będzie machał im rękami przed oczami? No pewnie ta. Ja pierdolę, Stonks! Gosia Warecka nie jest zainteresowana sztuczkami magicznymi, ale jej przyjaciółka, podobnie jak Marysia, jest nimi zafascynowana. I nie rozumie, dlaczego Gośka tak bardzo je skrytykowała. A zwłaszcza to na prawo, po jak on wygląda w ogóle, tragedia. To nie było Czarku. Czarek wygląda jak Bóg. Tak. Nie przesadzaj, no przyjrzyj się im, proszę cię. Albo czekaj. W sumie są całkiem, zwłaszcza ten Czarek. No widzisz? No Czarek to jest ten, wiesz, tutaj, ten lepszy. Ten jest nawet czarno-biały. On jest tylko dla jego cieniem. Pokażę ci sztuczki. Są zarąbiste, no. Nie, dobra, nie. Nie. No zerknij. Zerknij. No weź ogarnij. Dobra. No. Okej, okay, zobaczę. Tak, w ostatnim moim odcinku ktoś mi napisał, że był kiedyś statystą w szkole i że większość tego jest zaimprowizowana. Że faktycznie jakby oni mają wytyczne, gdzie mają być co robić, ale ogólnie takie stricte zachowania konkretne to są często improwizowane, więc ja po prostu like, a z tym się pójdę. I oni są popularni, tak? No patrz, oni mają milion wyświetleń.
wyświetleń przy filmiku Jak pocałować dziewczynę, rozumiesz to? Chcę zobaczyć ten filmik. Myślisz, że on jeszcze wisi? Nie, sprawdź. A myślisz, że on w ogóle jest prawdziwy? Weź na YouTube. No, jeśli oni są prawdziwi. Jak pocałować dziewczynę? Istnieje, ma 1 600 000 wyświetleń. Cześć, tu Czarek i Eddie. Siemanko. Dzisiaj jesteśmy w Radomiu i mam mały challenge. Gdzie jesteśmy w Radomiu? Dziewczyny są zdesperowane po prostu. Pojechali do Radomia, bo wiedzą, że tylko tam się ktoś złapie. Zrobimy coś, czego jeszcze na pewno nigdy nie widziałaś nawet w telewizji, okej? Okay? Sobie wybierz jedną z nich. Weź ją. Możesz pokazać ją do kamery, tak żeby każdy ją zobaczył. Jakby on już ją w tym momencie zobaczył. Tak, tak, tak. Może o to chodzi. Monika, podpisałaś się swoim imieniem, okej, okay, dobra. Oryginalnie. Oryginalnie, tak. Wcale nikt się tak nie podpisuje. Zazwyczaj każdy pisze numer telefonu, zacz marker w ogóle. Który mam tutaj raz, dwa, trzy. Powinien zrobić to zanim się jej każe podpisać. Teraz jak ty się podpisałaś swoim imieniem, to ja napiszę swoje, czyli Czarek. Jak Czarek czaruje, nie? To tak jak ja bym powiedziała, no ja się podpiszę swoim imieniem, prostracja, tak jak prostracja. Ale patrz, ten film trwa 4 minuty i 22 sekundy, jest minuta 36, ale jeszcze nikogo nie pocałował. Daj mi twoją lewą dłoń, w taki sposób, świetnie. Słuchaj, musisz włożyć swoją kartę do ust. A potem włożysz coś innego do ust, jeśli przegrasz. W ogóle to jest takie niehigieniczne, jest takie opalcowane. Chciałabyś coś, co było więcej, Czarka czaruje i włożyła to do ust? Nie wiem, pianka by na pewno wzięła. A pianka to tak. Yes. I teraz te karty się zamieniły miejscami, tak? Jeżeli magia pocałunku naprawdę istnieje, to ja powinienem mieć twoją siódemkę, Karo. A to nie jest tak, że on to wymienił w momencie, kiedy oni sobie to podawali tak, z ręki do ręki? Tak. Dobra, wiemy już jak pocałować każdą dziewczynę w trzech prostych patrikach. Lecimy dalej. Dobra, słuchaj. Dobra. Fajnie by było mieć chłopaka, który jest znany, nie? No. Origin story Anki Funky. Origin story Fagaty. O Jezus Maria. Nie kumam. Zaraz. No, czego nie ty kumam? Mówisz o Czarku? Aha. Chcesz go poderwać? No czemu nie? Fajnie wygląda, jest dany w całej Polsce. No chłopak dla mnie. On się w życiu to mnie zainteresuje. Dlaczego tak mówisz? Żaden chłopak mi się nie oprze. Co śmieszy mnie, że one robią z nich taki, wiesz, największy na świecie celebrytów, influencerów, spojrzy się na ciebie, to w ogóle tchnienie Boga, tymczasem on występuje na szali. Kinga poprosiła żonę swojego taty o pomoc. Ma nadzieję, że kobieta wpłynie na męża i ten jednak zmieni zdanie i pozwoli córce zamieszkać z nimi. Tata nie chce się zgodzić, żebym razem z wami zamieszkała, podczas gdy moja mama z Piotrem wyjeżdżają do Berlina? Czy nie zgodził się, tak? A ty nie wiedziałaś o tym, że się nie zgodził? Nie. Agnieszka? No ale dlaczego się nie zgodził? Bo nie wiem, zrobiłam coś źle, powiedziałam. Czemu się nie zgodził? Nie, to nie chodzi o ciebie. W ciąży jest pewnie. Na stówę. Twój tata jest teraz bardzo zestresowany i zapracowany, a do tego Kajtek jest mały. Po prostu ma dużo pracy. Kajtek to chyba już jest jakieś wspólne ich dziecko. Możliwe. Wiesz co, ja cię naprawdę rozumiem. Rozumiem was, że macie dużo pracy, dużo obowiązków, jest Kajtek, ale ja się nim naprawdę zajmę. Jezu, ona już nawet na szali postawi to, że ona się zajmie tym dzieciakiem. To jest bardzo żeby tylko do Berlina nie jechać. No, ja się nie dziwię, bo kto by chciał do Berlina. Ja może tutaj wejdę na jakiegoś, nie wiem, że coś ze mną jest nie tak. Germanofoba. Ale jestem ze Śląska i zawsze było mi pchane do głowy, że wiesz, Śląsk jest trochę niemiecki kulturowo też, że w ogóle dużo Ślązaków mieszka w Niemczech, wiesz, tak się wymieniają, ktoś z Niemczech przyjeżdża na Śląsk, był tam cały czas i tak dalej. Nawet z Niemiec przyjeżdża na Śląsk, nie z Niemczech. Przepraszam. Waga Śląska po troszku, wiesz, zainspirowana też, wiadomo, językiem niemieckim, ale miałem zawsze taką niechęć do tego języka, nie do ludzi, nie do kraju nawet, ale język niemiecki wywołał we mnie takie coś, że bardzo nie chciałbym żyć w kraju, w którym się na co dzień mówi tym językiem. No ja też nie lubię niemieckiego. I pamiętam, jak byłem bardzo zdesperowany i kiedyś leciały tam anime, które chciałem oglądać na RTL 7, a nie, na RTL 7, na RTL 2, na to jeszcze RTL. Mnie, no jeszcze mnie na świecie nie było wtedy. Możliwe, wtedy jeszcze byłem płodem. I musiałem oglądać po niemiecku. I pamiętam, że to była zawsze taka walka wewnętrzna, bo chciałem zobaczyć. Trzeba było wyciszyć i oglądać tylko kolorowe obrazki. Wiesz co, miałem wtedy jakieś minus 4 lata, więc ciężko było mi wtedy pomyśleć o tym. Przykro mi, naprawdę nie mogę. No ale Agnieszka, no nie pomożesz mi w takim razie? Przepraszam, ale powinnaś porozmawiać z tatą. Ale Agnieszka, ja rozmawiam z tobą, nie z tatą. Kinga, nie mogę, przepraszam. Ale Agnieszka, no! Oni mają jakieś tajemnice z tym ojcem. Mają. Po prostu tam jest pralnia brudnych pieniędzy tam w tym domu. Oni tam sprowadzają, wiesz... Może tam po prostu jest pralnia, taka publiczna pralnia, że można wejść i wrzucić pieniążek i ci piorą. Ej, Kinga, co się stało, Kinia? Nie wiem, bredziła coś, że tata jest przemęczony, że w ogóle, że nie mogę z nim zamieszkać i tak dalej, że mi nie pomoże, że się za mną nie wstawi. No, tak! Odmówiła ci Agnieszka? Tak, odmówiła mi! Czy Agnieszka nie jest taka, jak ona... No widzisz, jednak jest, nie pomogła mi! Laski, ej, ona gdzieś dzwoni. Tomasz, czy ty powiedziałeś Kindze, że nie może z nami zamieszkać? A do kogo ona teraz dzwoni?
Tomasz, tak nie można. To słuchaj, to jest twoja córka. Detektywki, ale inspektor gadżet. Ale słuchaj, to teraz ta żona jest jakby po jej stronie, że... Ale nie, tak nie można powiedzieć... Nie wiem, tam... Lubimy oglądać takie tajemnicze filmy, takie z zagadką. Oni tutaj powinni zrobić, a dalsze części dowiecie się w ukrytej prawdzie. Te dwa problemy można bardzo łatwo rozwiązać. Ale mówię ci, macie klucze do ich domu? No, dobra, spokojnie. Tak, mam klucze do ich domu, ale o co ci chodzi? Włamiemy się! Słuchaj, zamieszkaj w ścianie. Po prostu zamieszkaj w Mateusz ścianie. Mateusz Chmielarek spędził 24 godziny w domu swojej dziewczyny i o niczym nie wiedziała, więc... ty możesz zamieszkać w ścianie na 2 lata. Jaki problem? Zrobimy im romantyczną kolację. Dla ich... dla twojego taty i dla pani Agnieszki. Kojarzy mi się to strasznie z tym antycznym odcinkiem Trudnych Spraw, gdzie był Dariusz w wannie. Siema. Tak, jest klasyk. Zapomniałam, że istnieje w ogóle. Romantyczny wieczór bez dziecka to jest na pewno dobry początek. A jak oni się pogodzą, to i ty będziesz mogła u nich zamieszkać, prawda? No, zobaczymy. Jak się pogodzą, to co wtedy będzie? A później sobie pójdziemy na warsztaty iluzjonistów. Ale o, połączenie połączenie. Bon. Wiesz, musieli wydoić tego czarka tak, czarnego. Tak, smart. Ja ciągle nie mogę uwierzyć, że takie genialne pomysły wpadają mi do głowy. Basically, każdy youtuber, kiedy wymyśli coś nowego, jest tak... Nie, co nowego zajebać ze Stanów. Marysia Madej z gimnazjalnej 3 D interesuje się sztuczkami magicznymi. Udało jej się namówić dyrektora, żeby zorganizował pokaz znanych magików Czarka Czaruje i Just Eddie Show. Jej idole właśnie... A tak po prostu... O, wyszedł casualowo, wyżygał się kartami. Casualowo wychodzi samo, wiesz, zawsze trzyma te karty w ustach na wszelki wypadek. Chodź ty. No to niezłe przywitanie. W ogóle Czarek Czaruje trochę wygląda, jakby powinien być w tej szkole. Tak. Ile on miał lat? No właśnie, nie wiem, właśnie chyba był nieletni nawet. Ale to też właśnie jakby trochę zaburza ten system, że to co on ze swoich lekcji się zerwał, żeby przyjechać do tej szkoły, słuchaj, robić ten pokaz. Mam milion wyświetleń na YouTubie. Każdy milion wyświetleń na YouTubie oznacza milion dolarów zarobionych. Więc on w tym momencie już rzucił szkołę. On już bogaty. Ogólnie to chciałabym być waszą asystentką. Strasznie jarają mnie takie sztuczki, no i... no nie oszukujmy się, coś tam umiem wyczarować. O, co na przykład? Dobry humor? Podoba mi się to, że takie cięcie się, wiesz, coś zadziało. Nie było żadnej puenty, bo oni chyba nie mogli wytrzymać tego. Wszyscy śmiechli, a nie śmiechli z tego, wiesz, in universe, tylko śmiechli z tego, jak to szanujące. Cześć. Gośka jestem. Cześć, Edi. Cześć. Cześć. Pokazałbyś mi jakąś fajną sztuczkę. Jak chcesz zobaczyć sztuczkę, to przyjdź na pokaz, dobra? Nie do ciebie mówiłam, okej? Okay? To co, pokażesz mi coś? No jasne, bez problemu, tylko wiesz co, musisz wiedzieć, że cała iluzja kryje się w twoich oczach. Spójrz mi w oczy. Chodźcie już, to prawda. Dobra, my musimy lecieć. No. Dobra, a co z tą sztuczką? A sztuczka? Twoja bransoletka. A mógł pójść, Czarek, a mógł zajebać. Czyli Czarek Czaruje jest po prostu kieszonkowcem. Jezu, ci ludzie są niebezpieczni dla społeczeństwa. Idziesz na taki wieczór sztuczek magicznych. I wychodzisz bez portfela. Wow, ale to było imponujące, ale super. Gdzie jest mój samochód? Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój samochód? Ej, słuchaj, a może byśmy się spotkali po szkole, co? Pokazałabym ci jakieś fajne miejsce w Krakowie, a ty byś mnie czegoś nauczył, co? Wiesz co, mam lepszy pomysł. Może przyjdź jutro na warsztaty. Zgaszona. Ale jeśli jutro są te warsztaty, to po chuj sam tam teraz. Bo oni dzisiaj robią pokaz, a jutro robią warsztaty chyba. To jest takie kompleksowe. Rozumiem, zostali zatrudnieni przez szkołę w Polsce, czyli dostają masną wypłatę, pewnie jakieś 12 zł i obiad w stołówce szkolnej w cenie. Ale mi się marzy taka prywatna lekcja, wiesz, tylko ty i ja i magia. Raczej iluzja. Przestań, dobra? Dzień dobry, Czarek Jedi, tak? Tak, Toni. Dzień dobry, witam. Witam w naszej szkole, zapraszam tam, nie chodźcie. Okay. Chodźcie, panowie. No i już straciły kontakt z nimi, oni weszli na teren zakazany. Wkurzyła mnie ta Maryśka i ten Czarek. Ten Czarek też, bo nie dał się wyrwać na skakanie wokół niego. Czy jakbyśmy się poznawali, ja bym mówiła: o, Kamil, a powiedz do mnie coś po chińsku. A, weź, jak się mówi, wiesz, weź co mi napisz. Ukradłbym ci kolczyk znowu. Ale to jest wyrwanie, tak? Tymczasem w sali gimnastycznej iluzjoniści rozpoczynają swój magiczny pokaz. Naprawdę widać, że oni są tacy zajebiście popularni, przyszło tam jakieś 20 osób. Będą warsztaty ze sztuki prestidigitatorskiej. No, to brawa. Ale trudne słowo powiedziałam. Brawo dla mnie! Wiesz, bo to jest pan dyrektor, on musi udawać inteligentnego. Mogę ci pomóc? Proszę panią. Nie, spokojnie, proszę. Nie, a ci rozumiesz, że można ją wyprowadzić. Ona za wszelką cenę chce stać się pośmiennikiem szkoły. No. Bo tacy ludzie są pośmiennikami szkoły, tak to tak. Nie, za chwilę będziemy brali, ja to radę. Moi drodzy, jak nas pan dyrektor zapowiedział, Just Eddie Show i Czarek Czaruje dzisiaj zrobimy dla was magiczne show, jutro warsztaty. Ale najpierw, żeby się rozgrzać, mamy dla was specjalny trik. Trik, który w naszym kanale wybuchnął popularnością. Magia pocałunku. Nie! Oni się ze sobą pocałują! Żeby nie brać tych dziewczyn wszystkich, no po prostu... One są nieletnie w większości, what the fuck? Wiecie co może... O, Marysia. O, wielkie brawo dla Marysi. Chodź, stanie bok, nie? Ona jest młodsza! To jest gimnazjaliska. Tak. Czarek, zostaw! Czarek! Mam tutaj talię kart. Musisz wiedzieć, żeby
Ta sztuczka wyszła, musisz stać w takiej samej odległości ode mnie, w jakiej ja stoję od ciebie. Musisz stać w takiej samej odległości ode mnie, w jakiej ja stoję od ciebie. What does it mean? No właśnie, to jest kurwa bez sensu. Ta myszka leży tak daleko ode mnie, jak ja siedzę od niej. Chciałbym, żebyś zacisnęła kartę podpisaną przez ciebie między zębami, okej? Okay? Świetnie, możesz ją wsadzić, super. O tak, my to już widzieliśmy, my sobie zaspoilerowaliśmy. Tak. A jakby ona połknęła to na przykład, mu nie wyjdzie wtedy. To musiałbym ją w dupę pocałować. Kolejna karta to dwójka pik. Również pik zacz. Na tej karcie napisz swoje imię, dobra? Czyli... Czarek. Jak Czarek czaruje. Zrobił to samo, on po prostu na pamięć. To jest jego popisowa, wiesz, popisowy, jakby to powiedzieć, to jest jego catchphrase. Zobacz, dwójka Karo podpisana przeze mnie. Leci do moich ust, uwaga. Ale on chyba też nieletni był wtedy, wiesz? Na jego usprawiedliwienie. Mam k***a nadzieję. W tym momencie... Wow! Zamienia się miejscami! Wow! Ale śmieszy mnie to, jak ten Ed jest dla niego cieniem, totalnie. Kompletnie. No, nawet czarno-białym na plakacie, no. Ta Maryśka mnie coraz bardziej wnerwia. Uczepiła się tego Czarka i pewnie się w nim kocha. Ale przy mnie nie ma szans. Jak się jej pozbędę, to Czarek będzie mój. Pora ją zabić. Ulala. Kinga, Róża i Nikola z licealnej pierwszej B. O Jezu, Jezu, są gdzieś indziej! No, pierwszy raz widzę szkołę! Tak, że nie jest tylko w szkole! Nie, raz widziałem w tych ruinach, pamiętam. Tak, w ruinach tak, ale w mieszkaniu jakimś? Zaraz po lekcjach poszły do mieszkania ojca Kingi i jego żony, żeby przygotować dla nich romantyczną kolację. Niestety dziewczyny nie potrafią gotować i jedyne co dostaną, to rozwolnienia tamci. Ja bym się bardzo na przykład ucieszyła, jakby ktoś przyszedł do nas do domu, zrobił nam na przykład coś i zrobił ten rozpierdol w kuchni, taki jak one zrobiły. Ja bym była tak zachwycona. Ona bym płakała ze smutku. Dzień dobry. A co tu się dzieje? Gówniarz przyszedł na kolację. Siemanko. Niespodzianka. A co wy wyrabiacie? No tatuś, słuchaj, wszystko ci zaraz wytłumaczę. Ej, a to jest trochę koszmar, że wiesz, ona ma klucze do jego mieszkania. Tak. Ona nie mieszka z nim, ale ma klucze do jego mieszkania. I on nigdy nie może zasnąć w spokoju. On sobie na przykład pójdzie ujrzeć popołudniową drzemkę i nagle się budzi. On się budzi, ona tak stoi. Dobrze się spało? Mogę tu mieszkać. Pomyśleliśmy sobie tak z dziewczynami, że zrobimy wam romantyczną kolację. W łazience jest romantyczna kąpiel. Mówiłam, że jak Dariusz. My weźmiemy Kajtka na spacer, a państwo będą mieli chwilę dla tak, siebie. Tak, Agnieszka, naprawdę nie tłumacz się. Spędźcie ten wieczór razem, bawcie się dobrze. I naprawdę, weźmiemy Kajtusia, będzie wszystko w porządku. Tak, Kajtusia? Kajtuś powiedział tak, bo to jest jedyne słowo, które potrafi powiedzieć. Mi się on powiedział tak, ale jego oczy mówią nie. Chodź tutaj bliżej mnie. Ty o tym wiedziałaś? Nie. Czekaj, już cię wezmę. O czym gadają? Ale jak tak lecisz cały czas, to nie słyszę. Mogłeś szklankę jedną wziąć. Mogły. Niech wychodzi. Cię. Mam tu zostać? Mam dawać Romela, Julię? Spróbujmy chociaż porozmawiać. Ale ja nie mam o czym z tobą rozmawiać. Biedny Kajtusz tego słucha. Jak ci się nie podoba, możemy wziąć rozwód. Tomasz, wracaj! Daj mi spokój. Nie mam ochoty tu być. A co to Agnieszka o***ła, że aż tak to wygląda? Czy ten ojciec jest po prostu socjopatą? Nie, zobaczymy, mam nadzieję. Agnieszka... Agnieszka, nawet nie wiesz, jak mi jest przykro, ale jestem pewna, że tata nie mówił na serio o rozwodzie. Naprawdę. Dziewczyna, ja rozumiem, że chciałyście dobrze, ale naprawdę, powinniście już iść. Ten Kajtek jest jakiś Pokémon, bo tam nie swoje imię, on sobie myślał... Kajtek! Nie zauważyłeś tego? Naprawdę nie! To mi trochę. Naprawdę, powinniście już iść. Nie, właśnie. Ekan. Ale to jest po prostu opcja, żebyś że ja zawołać. Wyjdź z niego! I Michajka! Następnego dnia Gośka Warecka przychodzi do szkoły w doskonałym humorze. Dziewczyna jest przekonana, że to przez Marysię nie udało jej się poderwać znanego z internetu iluzjonisty. Postanawia pozbyć się rywalki i liczy, że wtedy Czarek zostanie jej chłopakiem. Zabije ją. Tak, udusi i wrzuci do Wisły. Skutecznie byłoby do Odry w tym momencie. Jak zostanę ich asystentką, wtedy Czarek zobaczy, jaka jestem ekstra i daje stówę, że się ze mną umówi. Ale to Maryśka jest ich asystentką, ja chcę ją niby zastąpić, chyba musiałabyś ją zabić. No właśnie. Nie, mam bardziej humanitarny sposób. Jaki? Jeśli można wiedzieć. Na czas warsztatów zamknę ją w piwnicy. Z Kajtkiem! I potem wbija Dawid Czech i robi jestem po Czarku!
Marysia uwierzyła, że Gośka szuka rekwizytów dla Czarka i Ediego. Nigdy nie byłem w szkole w piwnicy. Ja byłam tylko na ASP. Znaczy, to nie była taka stricte piwnica, tylko kanciapa takiego pana stolarza. Fajnie tam było. Tak, ale co innego. Pan stolarz rozjebał tam ten czujnik dymu i jarał tam sznugi i tam było tak gęsto, że tą siekierę można było tam powiesić. Smult. Nie podejrzewa, że starsza koleżanka chce ją zamknąć w piwnicy. No to które te stołki? No nie wiem, to ty jesteś asystentką, nie? No to powiedz mi przynajmniej ile ma ich być. No też nie wiem, ty powinnaś powiedzieć. Ała! Ja pierdzielę! Co jest? Co za akcja? Gośka! Ała! Co? Ej, oddawaj mój telefon, Gośka! Jezus Maria! Ale to naprawdę kryminał za takie coś. Ja bym się zesrała na miejscu tej dywiary. Jezu, ja bym dostała ataku jakiegoś tam, aż mi się niedobrze zrobiło. Nie masz jak wyjść, nie masz kontaktu, nie masz nic. To już jest koniec. Ale czad, to było łatwiejsze niż myślałam. Maryśka jest naiwna jak małe dziecko. Może dlatego, że jest dzieckiem jeszcze? Może dlatego, że nie spodziewała się, że jesteś pierdolnięta, tak wypierdolnięta? Jak potrzebujecie asystentki, to ja jestem wolna, nie? Bliska. Ale coś co, coś ogarniasz? No, zacznijmy bez niej. No tak, 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 oglądałam, tak, tak, oglądałam filmiki. Tak, tak, tak. Patrz, on na tej walizce dalej ma ten numer jak z Mam Talent. Jest największe osiągnięcie. Zrobi mi prezentację. Słuchajcie, ja wejdę tutaj na ten stolik. Gosiu, proszę. Niemniej jednak ta konstrukcja jest bardzo chwiejna. I to jest nóż i jakiś buzdygan. Niebezpiecznie jest. Może dlatego tego Ediego już nie ma, po prostu nie żyje, bo zmarł podczas sztuczki jakiejś. I to będzie naprawdę nie do końca bezpieczne. Kiedy moja druga noga stanie tutaj, wszyscy biją brawo. No dobra. O, z uznaniem młody w okularkach. Ty, stan na stole, naprawdę, k***a. Wszyscy jarają się Czarkiem, ale to Ed jest prawdziwą gwiazdą. Mam dla ciebie taką maczetę, proszę trzymaj. Nie, spokojnie, spokojnie. Ona jest ostra? No, jesteśmy w Krakowie, ja wiem jak się tego obsługuje. Na trzy rzucasz tutaj. Dobra. Tylko nie tutaj. I na pewno nie tutaj, dobra? Patrz, na trzy. Raz, dwa. Brawo, k***a. No to znaczy, że ktoś ma mniejszą koordynację ruchową niż ja. Jest to pocieszające. Nie, wiesz co, może... Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz zrobię, dobra? To nie jest twoja wina, to jest moja wina. To ja ją wybrałem. Niech ktoś inny spróbuje, tak. Nie żebyś tego nie zrobiła. To jest bardzo proste, naprawdę. Dawaj, na trzy. Raz, dwa, trzy. Światowo. Idealnie. Ja to na ustawkach widziałem, tak ostatnio dałem łysemu. A jednak miałam rację od samego początku, że Czarek to kretyn. Przez niego wyszłam na debilkę. Nie, myślę, że to niestety wyszło. Twoja wina. Ale pamiętasz, że tam koleżankę zamknęłaś w piwnicy? Ona tam już, wiesz, oddaje mocz do butelki. Potem go spija, a potem wysyła się w paczce. Ośmieszył mnie przed wszystkimi, ale spoko, mam plan. Ukradnę parę rzeczy i mu podrzucę. Wtedy ludzie pomyślą, że jest złodziejem. What the fuck, man? On ma predyspozycję do tego, żeby kraść. To jest legit, jakby, że on ukradł, bo on umie zrobić. No tak, 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 ale... Mam twoje okulary. Tak, ale on nie wyjmuje tych przedmiotów ze schowka. On wyjmuje z ciebie. Na przykład to by ukradł, a nie na przykład piankę. W sumie jakby ukradł piankę, to by się nie stało. Dziewczynki, na pewno nie wiecie, gdzie Kinga mogła pójść? Nie wiem, no przecież to jest nasza przyjaciółka. Jakbyśmy wiedziały, to byśmy już dawno powiedziały. No Twist też jest zamknięta w piwnicy. Przez hajtkę. Nie rozumiem. Co? Dzień dobry, panie Sylwii. Co, znalazła się? Nie! I to wszystko jest twoja wina. Jak mogłeś do tego dopuścić? Jak mogłeś pozwolić, żeby uciekła? Ja jej na coś pozwoliłem? Ja jej na nic ogólnie nie pozwalam. Róża jest zła na siebie, że to przez nią Kinga zniknęła. Nie wie, co robić. Ej, dziewczyny, pst! Róża, Nikola! Była za ścianą. Cały ten czas. Była za ścianą. Nikt nie znalazł. Żaden dorosły człowiek. Ani ojciec, ani matka, ani tak żona ojca, ani nauczyciele. Nikt nie był w stanie jej znaleźć za ścianą. Ja chciałam nazwać ten odcinek Szkoła z Czarkiem czaruje, ale chyba nazwę go Szkoła z debilami. W ogóle żyjesz? Co ty tu robisz, dziewczyno? Wszyscy cię szukają, wszyscy się martwią. Jesteś cała... Tak, Jezu, jesteś jak ty cała... w ogóle wyglądasz? Spałam na dworcu. Na dworcu? Co ty zwariowałaś? Ale czemu nie odbierałaś telefonu? No, okradli mnie, zabrali mi telefon, portfel, wszystko. Kurwa, no spałaś na dworcu, jakby z własnej nieprzymuszonej woli. Nie no, przymuszonej, bo ona nie mogła wrócić. Czemu nie mogła? Honor, znasz takie słowo godność? Nie, nie jesteś youtuberem. Nikt ci nie mam pomysł. Co ty znowu robisz? Róża, ty i te twoje pomysły. Róża, co ty robisz? Halo, hej, mamo, słuchaj, możesz przyjechać do szkoły? Co? Kolejną matkę w to angażują? Po prostu tu musi być taki, wiesz, spawn matek. I potem te wszystkie matki, bitka. Wiesz, kiedy będzie prawdopodobnie plot twist, że ona się wprowadzi do nich. No, może tak być. Dobra, słuchajcie, moja mama przyjedzie do szkoły, ona ma super pomysły, na pewno coś wymyśli. Jeśli ma takie zajebiste pomysły jak ty, to... Wiesz, kiedy pani to odziedziczyła? Mm-hmm. Kinga, trzeba ci iść kupić jakąś kanapkę, przecież ty nic nie jadłaś. Mówi ci, że nie chcę zobaczyć rodziców, czy to tak trudno zrozumieć? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Twoi rodzice są u dyrektorki. Pójdziemy do szatni.
tam się schować. No właśnie. Ej, a to nie jest tak, że oni mają dyrektora, a nie dyrektorkę? Może jest wice. A, albo ona. Bo u nas też tak było, że u nas była pani dyrektor i był wicedyrektor. No to u nas się mówiło, że idzie do wice. A, no to u nas nie, u nas było do dyrektora. Kinga nie chce spotkać się z rodzicami. Uważa, że skupiają się tylko na swoich sprawach. Cała szkoła jej szuka, policję już zaangażują, więc ona łazi po tej szkole. Nonszalancko. I nie obchodzi ich Kinga. Zdanie córki. Kinga, córeczko! No i od razu przyłapane. Proszę cię, pokaż się. Nic ci się nie stało? Jesteś cała? Tak, jestem cała. Tomasz, Kinga się znalazła. Chciałabym tylko przypomnieć, że tam cały czas w piwnicy jest zamknięta dziewczynka. Nie krzycz na nią, dobrze, że się znalazła. Ważne, żeby zrozumiała, jak nieodpowiedzialnie się zachowała. A ty i Renata na wszystko jej pozwalacie. Ja jej na wszystko pozwalam, tam przez ciebie uciekła. Słuchajcie, nie ma sensu się obwiniać. Nie wtrącaj się, to nie jest twoje dziecko. Mi się wydaje, Jezus, że ta kobieta w różowym jest najbardziej poszkodowana ze wszystkich. Dlaczego ona jest wciąż jego żoną? Niech się już rozwiodą, no. Jaki problem. Ten chłopiec jest jakimś tyranem. A Kajtek to nawet nie jest chyba jego, czy jego. Nie to wiem, nie obchodzi. Kajtek jest Pokemonem. Zasadz do Pokemona, ale co? Przestańcie! Ja tutaj jestem! Przestańcie, rozumiecie? Myślicie tylko o sobie! A co ze mną? Ale jest to jedna z lepszych aktorek w szkole. Kinguniu! Nienawidzę was! Nawet ze mną nie idź! Nienawidzę cię! Kinga, poczekaj! Kinga? No, nie dało się jej zatrzymać. Ona miała ten perk, wiesz, unstoppable. Stoję na ulicy! I zobacz, do czego znowu doprowadziłaś. Proszę państwa, proszę spokojnie, dobrze? Najpierw znajdźmy Kingę, a potem spróbujmy z nią porozmawiać, dobrze? Jest 2 metry od was! Pewnie ją widzicie nadal! Co? Czy ta pani może być nauczycielką? Ale rozumiesz, że jak ktoś jest poza kadrem, to go nie ma? Marysia powoli traci nadzieję na to, że ktokolwiek usłyszy jej wołanie o pomoc. Pani Woźna bardzo prawdziwą świata gwiżdże sobie, tak, niosąc to. Tak, tak, i niesie jakieś deski, dyskowe pudełka. O, teraz właśnie było trzeba zanieść te pudełka. Kto tam jest? Halo? Marysiu, błagam! Marysiu, to ty? A, ona zna wszystkie te dzieciaki? No, oczywiście, tak? Oczywiście. U nas na przykład w liceum pan woźny znał każdego. Każdego, kto wychodził na ślugę. Ja chodziłem na ślugę. Jak przecież ty, ile ty tu siedzisz? Co się stało? No, Gośka Marecka mnie tu zamknęła. No jak się zamknęła tutaj, no? Proszę pani, jak proszę pani, wzięła to są i zamknęła. Klucze, to są klucze i to są drzwi. Proszę, zamknięte drzwi. Wzięła, zamknęła mnie, popchnęła, wzięła mój telefon. No. Nie, nie, Marysiu, nie. Marysiu, zaczekaj chwilę. Czekaj, może zamknąć te drzwi? Marysiu, wracaj tam. Co ty robisz? Tylko bądź cicho. Co ty robisz? Robię tego debila w kradzież, zobaczysz. Że co? Ej, tobie odbiło. Tak jak słyszysz? Nie, mi nie odbiło. I co, Lukas zeszyty, tak? Ale dobry lud. Ej, wiesz, że nikt ci w to nie uwierzy, no nie? Uwierzą mi wszyscy. A jak tylko powiesz coś, to przysięgam, nie masz życia w tej szkole. Ja uważam, że ta typiara powinna znaleźć się w ośrodku zamkniętym. Bo ja uważam, że ta typiara powinna prowizorycznie, profilaktycznie zostać zamknięta po prostu w więzieniu. W piwnicy! Ty debilko, zamknęłaś mnie w piwnicy! Chyba coś ci się wydaje. Mnie się wydaje, popchnęłaś mnie, zabrałaś mój telefon i zamknęłaś mnie na klucz! Ej, dziewczyny, co to się dzieje? Nie, bo coś bredzi, nie wiem, co chodzi. Ja pewnie chyba ty! Akurat oni! Tak, oni będą interweniować. Akurat tak. Była taka miła atmosfera, co się stało? To jest tylko zabawa. Stop, stop, chwileczkę. To jest tylko zabawa. Gosiu, Marysia mi powiedziała, że zamknęła się w piwnicy. To jest prawda? Czarek czaruje. To on już ćwiczył wtedy miny na miniaturki. O nie! Niemożliwe! No Jezu, dobra. Ale to był żart. Jak to żart? Ona nie wygląda na rozbawioną. Czarek czaruje. Mój ulubiony aktor. Najgorszy aktor w tej szkole. Jakby... Naprawdę. Najgorszy. Od dawna. Od dawna. No. Uczniowie, którzy biorą udział w warsztatach iluzjonistycznych, zorientowali się, że zginęły ich rzeczy. W ogóle uspokój się. My nie jesteśmy złodziejami. Nic byśmy wam nie wzięli. Pokaż swoje rzeczy, no. Proszę bardzo. Wejdź sobie na salę i sprawdź walizce, okej? Okay? Cały czas tam leży. Nastolatka jest zadowolona, bo wszystko idzie zgodnie z jej planem. Teraz chce udowodnić, że jeden z iluzjonistów jest złodziejem i w ten sposób zemścić się na nim za ośmieszenie na oczach całej szkoły. Proszę bardzo. Nie wierzę. Mówię rzeczy. Czarek czaruje jest taki. Nie zdawałem sobie sprawy ze swojej potęgi. Dziwne. Gośka, wszystko się wyjaśnił, nie ma sensu w tym grzebać. Boisz się, że wyjdzie, że sprowadziłeś złodziei, tak? To nie są żadni złodzieje. A jak zadzwonisz do rodziców, to ja im powiem, że zamknęłaś mnie w piwnicy. Obok stoi dyrektor, powiedz jej, że byłaś zamknięta przez ten typiarek. Oni są tutaj troszeczkę slow in the head. Bardzo slow in the head. Nie no, Marysia, ty nam przecież wierzysz, że to no nie pewnie, ma. Że wam wierzę. Marysia, jesteś naszą ostatnią nadzieją. To taki Czarek zmarnowany, te rączki trzyma. To nie ja ukradłem. Dobra, trzeba to jakoś udowodnić. Jest co? Proszę jakieś... Nie no, udowodnijmy to jakoś. Czarami. The fuck? Może ona wierzy, że czary są prawdziwe. Ale jakby czary nie istnieją, a w ogóle to wszystko to iluzja i nie ma sposobu na odgadnięcie prawdy magią. Wy to wiecie i my to wiemy. Ale Gośka może da się nabrać. Macie jeszcze jakąś sztuczkę? No, mamy sztuczkę ze znikającą solą. No, co macie w plecaku? No, nie wiem, nitkę, tutaj mam zgniły ser. No, mamy tutaj sztuczkę z solą. Nigdy nie lubiłam Gośki,
ale to, co zrobiła chłopakom, to była gruba przesada. Czy wszyscy zapomnieli, że ta gorzka zamknęła ją w piwnicy? Do k***wy, czemu nikt tego nigdzie nie zgłosił? Kinga, tutaj się chowasz, a my cię wszędzie szukamy. Tak? Przyszłeś po to, żeby się kłócić przy mnie? Nie, chciałabym zrozumieć, dlaczego uciekłaś z domu. Tak, a ja chciałabym, mamo, zrozumieć, dlaczego mi niszczysz życie. Kinga... Kinga, poczekaj. Znaczy ona to po prostu zmienia z miejsca do miejsca, tak, się przemieszcza. Nie mogą jej złapać cały czas. Bo ona ma drugie buty, oni mają pierwsze. Moja mama traktuje mnie jak walizka, mój tata jak intruz. Nie traktuję cię jak walizki, tylko kocham Piotra i chciałabym z nim być. I tylko to się dla ciebie liczy. Matka roku, naprawdę. Tak, a ty jesteś zajebistym ojcem. Ojciec, 10 na 10. Kingusiu, jesteś dla mnie najważniejsza na świecie i kocham cię najbardziej. Ale muszę też myśleć o sobie. Za 2-3 lata ty będziesz już dorosła i wyfruniesz w świat, a wtedy ja zostanę sama. No nie, z Piotrem właśnie. No ale chodzi o to, że... A, bo Piotr jest też like, jak ja jedę pojedziesz... do Berlina, no matter what. Tak, jak ty nie chcesz, to możemy zerwać oświadczyny. Ja cię mam w dupie. Kinga, poczekaj. Kinga. O, ona znowu spadała. Proszę pani, moja mama wpadła na genialny pomysł. Po prostu spiknijmy rodziców znowu razem. Innych ze sobą, bo przeparujmy się. Nie, tych rodziców spiknijmy razem, znowu. Co z tego, że się nienawidzą? A, dobra, no mądra. Kinga może z nami zamieszkać. A, mówiłem. Kamień przewiduje przyszłość. Czyli zgadzacie się, tak, tato? No dobrze, niech tak będzie. Ojciec jest tak, pozbyłem się Bachora. I jedno i drugie było tak, bo ta matka też była taka. Chyba nie mamy innego wyjścia. W głowie tak mam, no, rejwy z Piotrem w Berlinie, ale będziemy walić browara na ulicy, bo tam wolno! Nie wierzę, normalnie nie wierzę. Tak strasznie się cieszę. No, będę tęsknić bardzo za mamą. Bardzo, bardzo naturalna akcja! Marysia Matej jest przekonana, że iluzjoniści zostali niesłusznie oskarżeni o kradzież i chce udowodnić, że rok starsza koleżanka ich wrobiła. Zobaczcie. Ale jakby w tym momencie popularna opinia jest taka, że oni są złodziejami i oni zajebali. I wszyscy siedzą i są... No, fajne sztuczki! Co sól! Nawet ta pani z tyłu, to woźna jest tak, sól znika! Ta sól za chwilę będzie pojawiać się i znikać na pustych dłoniach, ale w pewnym momencie ujawni złodzieja. Dlatego jeśli ktoś z was zna prawdę na ten temat, niech powie ją teraz, póki jeszcze może. Nie wierzę, że ci ludzie, którzy są na skraju dorosłości, tak bardzo obsrali się takim gównem. Znaczy, z drugiej strony, masz... No właśnie. Żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie. Pola, ty coś wiesz? Pola, cicho. Przestań, odejdź. Cicho, powiedziałam ci. To Gośka z Gośka, ja już wcale nie pomagałam. Gośka, to prawda, jakieś jaja. Przepraszam, naprawdę chciałam ją powstrzymać, ale mnie nie słuchała. Była wściekła na Czarka, że nie chciał się z nią umówić, że wygłupiała się podczas warsztatów. Jestem rozczarowany. Smów! Jestem zdesperowany. Ale jestem nie, przecież ich kanał się nazywał Rozczarowani, ty tuchedzie! Aaa! Ja myślałem, że ty robisz film Zabielski Reference. Nie! Ale wiecie co? Szczerze, właśnie, jedno musimy przyznać. Marysiu, ty się spisałaś idealnie, byłaś świetną iluzjonistką, pomogłaś nam w tym triku. I w zasadzie... I miałaś świetny pomysł. Miałaś świetny pomysł. I w zasadzie wpadliśmy na pomysł, żebyś nagrała z nami odcinek na YouTube. Naprawdę? Na Czarek czaruje. Razem. Dalej nikt nie wie, że ona była tam w piwnicy poza tą woźną, która też nigdzie tego nie zgłosiła. Woźna z tyłu jest tak. Like, ej, a tak w ogóle, kiedy przeprowadzasz się do Róży? A, 2 tygodnie. Już się nie mogę doczekać. Zawsze chciałam mieć siostrę. No, ja też, wiesz, jak się nie mogę doczekać. Po 2 tygodniach będą miały siebie dość. Tak. Jeszcze mieszkałem w tym samym pokoju. O, koszmar. Zatrzymam tej monetę, Marysia, podpisz się proszę. A w tym momencie ja mam tutaj bank. Za fałszywe oskarżenie iluzjonisty Czarka czaruje o kradzież, Gośka Warecka została ukarana przez dyrektora obniżoną oceną z zachowania. A za zamknięcie w piwnicy koleżanki! Zapomnieliśmy o tym, Marysia też. Zobaczcie, to jest moneta Marysi. Znika. Pojawia się na ramieniu. Dlaczego Czarek robi deep throat? Chyba mam już miniaturkę. Wow. Jak moja mama widziała to za pierwszym razem, to biła brawo, poważnie. Może spotka się pan ze mną? I koniec. Dobry odcinek, Boże. Szkoda, że mi go ukradłaś. Ja sama go znalazłam. Ale szkoła to teraz moja seria. Sraczka. Wszystkie napsuj Moniki Kociołek zawsze u mnie. Nie, u mnie. Subskrybujcie mój kanał, unfollowujcie kanał Kamil Sus. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Bo oni tak sobie zrobią, Misiu, nie chcę takiego końca.